Konduktor. W chłodny jesienny wieczór, kiedy mgła gęstniała nad torami kolejowymi, Kamil wracał do domu ostatnim pociągiem. Nocne przejażdżki zawsze miały w sobie coś tajemniczego, ale tej nocy wydawało się, że coś jest wyjątkowo nie tak. Pociąg był prawie pusty, a jedynym dźwiękiem były monotonne stuki kół o szyny i szum deszczu uderzającego o szyby. Kamil siedział w jednym z ostatnich wagonów, wsłuchując się w ciszę przerywaną tylko odgłosami podróży. Jego myśli błądziły wokół codziennych spraw, kiedy nagle zauważył coś dziwnego. W rogu wagonu, na siedzeniu naprzeciwko, leżał mały, poszarpany notes. Z ciekawości podniósł go i otworzył. W środku znajdowały się tylko dwa słowa, napisane drżącą ręką: nie patrz. Zdziwiony, rozejrzał się wokół, ale nie dostrzegł nikogo, kto mógłby być właścicielem notesu. Zdecydował się go odłożyć, kiedy nagle światła w wagonie zaczęły migać, a pociąg zwolnił, jakby wjeżdżał na stację. Jednak przez okno nie widział żadnej stacji, tylko niekończące się pola i ciemne drzewa. Drzwi wagonu otworzyły się z sykiem, a do środka wszedł konduktor. Miał na sobie staromodny mundur, który wydawał się nie pasować do obecnych czasów. Jego twarz była zasłonięta cieniem kapelusza, a jego głos brzmiał nienaturalnie głęboko, gdy zapytał: bilety proszę. Kamil zadrżał, podając swój bilet. Konduktor przyjrzał mu się uważnie, po czym zwrócił bilet, nie wypowiadając ani słowa więcej. Jednak zanim odszedł, zauważył notes na siedzeniu. To twój? Zapytał, wskazując na niego. Nie, znalazłem go tutaj, odpowiedział Kamil. Konduktor skinął głową i wziął notes. Następnie odwrócił się i powoli zaczął odchodzić, ale Kamil nie mógł oderwać od niego wzroku. Wydawało mu się, że coś jest nie tak z tym człowiekiem. Nagle konduktor zatrzymał się i odwrócił głowę. Nie patrz, powiedział, a jego głos przeszył powietrze jak nóż. Kamil poczuł, jak zimny dreszcz przebiega mu po plecach. Światła zaczęły migotać coraz intensywniej, a pociąg gwałtownie przyspieszył. Zasłonił oczy dłońmi, starając się nie patrzeć, ale ciekawość była silniejsza. Opuścił dłonie i rozejrzał się po wagonie. Wszystko się zmieniło. Ściany były pokryte starą, łuszczącą się farbą, siedzenia były podarte i zniszczone, a przez okna widział tylko ciemność, która zdawała się pochłaniać światło. Konduktor zniknął. Kamil czuł, że coś jest nie tak, że coś czai się w cieniu. Próbował wstać i iść do przodu, ale jego nogi były jak z ołowiu. Gdy tylko zrobił krok, poczuł silny uścisk na ramieniu. Odwrócił się powoli i zobaczył konduktora, który teraz stał tuż za nim, a jego twarz była w pełni widoczna, blada, z pustymi oczodołami, które zdawały się patrzeć prosto w jego duszę. Ostrzegałem cię, wyszeptał konduktor. Kamil poczuł, jak wszystko wokół niego wiruje, a jego ciało ogarnęła niby chłód. Stracił przytomność. Obudził się nagle, z twarzą przyciśniętą do zimnego metalu torów. Wokół niego panowała ciemność, a w oddali słychać było tylko odgłos oddalającego się pociągu. Był sam, a jedynym śladem po jego przerażającej podróży był poszarpany notes leżący obok, na którym teraz widniały nowe słowa: już nigdy nie patrz. Kamil nigdy nie wrócił do normalności. Przestał podróżować pociągami i unikał wszelkich miejsc związanych z koleją. Zawsze czuł, że coś go obserwuje, coś, co czeka na jego najmniejszy błąd. W końcu, po latach życia w strachu, zdecydował się na ostatnią podróż. Ostatnią podróż w głąb ciemności, skąd już nigdy nie wrócił.